protokołu. Czy ktoś ma uwagi co do protokołu? Proszę. Pytania? Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Wszyscy jednogłośnie odpowiedzi i interpelacje na zgłoszone na poprzednich sesjach. Na sesji w dniu 30 maja 2014 Rada Gminy podjęła następujące decyzje oraz przyjęła następujące wnioski i opinie. Rada Gminy przyjęła wniosek, aby do końca sesji przedstawić informację, czy Kancelaria Adwokacka, z którą zawarto umowę dotyczącą reprezentowania Gminy Kleszczów w postępowaniu karnym, należy do grupy konsorcjum lub zespołu innych kancelarii z Warszawy, które reprezentują interesy osób z Gminy Kleszczów, np. byłych pracowników Urzędu Gminy Kleszczowi. Informacje udzielono na sesji. Rada Gminy przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Jańczyka o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Obywatelskich projektu programu przyznawania dotacji do mieszkańców Gminy Kleszczów na postawanie, korzystanie z sanatorium, urlopów zdrowotnych i podobne. Przekazano do realizacji. Czy pan coś wie na ten temat? No, na razie nie, teraz się dowiedziałem. Dobra. Rada Gminy przyjęła raport z realizacji programu ochrony środowiska Gminy Kleszczów, przekazano. Rada Gminy przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej, przekazano do realizacji. Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Społecznych Obywatelskich dnia 26 maja 2014 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie informacji o sposobie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów, nie zgłaszając uwag. Przekazano do realizacji. Rada Gminy zapoznała się z odpowiedzią Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na wniosek wójta gminy o odwołanie Zarządu Fundacji bądź poszczególnych jego członków. To rozmawialiśmy na ten temat na komisji, jest stanowisko, czytam stanowisko i ewentualnie Rada przyjmie bądź odrzuci to stanowisko. W sprawie wniosek Komisji Rewizyjnej budżetu Ochrony Środowiska Spraw Społecznych w sprawie wniosku wójta Gminy Kleszczów w sprawie odwołania Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Komisja Rewizyjna Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Spraw Społecznych Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów wnioskują, aby wniosek wójta Gminy Kleszczów w sprawie odwołania Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów był rozpatrzony przez Radę Gminy i jej komisję po otrzymaniu stanowiska prokuratury w Bełchatowie w powyższej sprawie oraz po złożeniu sprawozdania z działalności fundacji za rok 2013. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku do realizacji? Proszę. Dziękuję. Jednogłośnie za. Nie. Nie. Wstrzymam. A, przepraszam, Państwu było potrzebne dla Pana Rzeźnika. Dwa się wstrzymały. Dwa wstrzymujące. Następne. Rada Gminy przyjęła wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Rady Gminy o ponowne przeanalizowanie zasadności budowy ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Kleszczowa. Dyskusja nad zasadnością, takie dyskusje odbyliśmy. Powiem, że zakończyło się to konsensusem w ten sposób, że jedni będzie troszkę ustąpili i wyszło coś fajnego, ale przeczytam. Komisja Rewizyjna Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy Kleszczów po zapoznaniu się z wnioskiem referatu IZP dotyczącym zajęcia stanowiska w sprawie budowy ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Kleszczowa wnioskują o zmniejszenie kosztów wykonania ekranów poprzez wybór tańszego wypełnienia ekranów w połączeniu z nasadzeniami zieleni. Czyli, bo to jest tak fachowo napisane, są Państwo sołtysi i pani z Kleszczowa, więc ekrany będą wyglądać w ten sposób, że z jednej strony zieleń, jakieś tam drzewa, czy tam krzewy, no nie wiem jak to tam fachowo już, z drugiej, a w środku będą takie ekrany z takiej siatki, takich prętów, tam jest jakąś włókniną, ja tu fachowo nie ma też kierownika, nie będę, także jak te drzewa urosną, to tych ekranów także nie będzie widać, tak będzie wyglądać, jakby to był parkan zieleni. Coś takiego, no i jest to, można powiedzieć, dwukrotnie tańsze niż te ekrany, które są tutaj. Kto jest za przyjęcie tego wniosku? Proszę. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty i jest zadowolony. Rada Gminy przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Dariusza Bujaka o rozpoczęcie procedury wykupu budynku sklepu gminnej spółdzielni w Uszczanowicach. Chodzi tutaj o budynek sklepu GS-u, tak? Tak. GS-u, w którym można by było zorganizować jakieś tam pomieszczenie dla klubu seniora, czy dla jakiejś innej organizacji, które tutaj współdziałają z urzędem.
przekazane do realizacji. Rada Gminy przyjęła wniosek o wykaszanie zagospodarowanych gminnych działek na całej jej powierzchni. Przekazane do realizacji. Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji Rady Gminy dnia 26 maja 2018 o wyrażenie zgody na sprzedaż gruntów leżących. Tak jest, nie pomyliłem się. Sprzedaż własności gminy działki Kleszczów nr 162 przez 1 w Rumnicy o powierzchni 001 oraz działki 206 przez 4 w Kamieniu o powierzchni 1,12. Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż wymienionych działek w drodze przetargu nieograniczonego i wnioskuje o przygotowanie przedmiotowego projektu uchwały na posiedzeniu Rady Gminy w miesiącu czerwcu 2014. Było zrealizowane. Rada Gminy przyjęła wniosek radnej Haliny Zagórskiej o zapewnienie przejazdu autobusu na trasie Kleszczów-Kamień-Bełchatów przed obraz wykazji. Kamień-Kleszczów-Bełchatów pisze. No to już tam technicznie ustalicie tutaj. Tak jak było w latach poprzednich. Rogowiec, Kamień. Dobra, we wtorki, w czwartki? Tak. Dobrze. No to tak było w latach ubiegłych. Przekazane do realizacji. Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji Rady Gminy z dnia 26 maja 2014 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego. Rada Gminy nie wyraziła zgody na przekazanie syren alarmowych gminom Rząśnia i Rokiciny oraz wnioskuje o zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczącego możliwości ubiegania się o przekazanie przez gminę Kleszczów dwóch syren alarmowych na cele ochrony przeciwpożarowej. Widziałem takie ogłoszenie, jest to zrealizowane. Jak będą spłyną wnioski, to się tam do tego przy... No, będziemy to rozpatrywać. Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji Rady Gminy z dnia 26 maja 2014 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na wykonanie dodatkowych prac związanych z remontem drogi w Krzyżowie. Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała wniosek referatu IZB dotyczący w sprawie zgody na wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z rejonu skrzyżowania dróg w Krzyżowie na przy posesjach 15, 16, 17 do rzeki Widawki. Ponadto Rada Gminy wyraziła zgodę na wykonanie niżej wymienionych prac. No jest tu sporo tego, nie będę wyczytywał. Przekazano do realizacji przez referat IZB. Rada Gminy przyjęła pozytywną opinię Komisji Rady Gminy dnia 26 maja 2014 w sprawie projektu regulaminu korzystania z altany ekologicznej w miejscowości Łuszczanowice. Przekazane do realizacji. Rada Gminy zapoznała się z pismem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na temat udostępnienia powierzchni wystawienniczej w trakcie obchodów Dni Kleszczowa. To już zrealizowane. Rada Gminy zapoznała się z propozycją spółdzielni mieszkaniowej w Gomunicach w sprawie wypłaty odszkodowania od Gminy Kleszczów za bezumowne korzystanie z gruntu, pod którym przebiega linia gazociągu będącego własnością. Komisja Rady w celu zapoznania i jest komisja wypracowała stanowisko. Komisje po zapoznaniu się z pismem prezesa spółdzielni mieszkaniowej w Gomunicach w sprawie wypłaty odszkodowania od gminy Kleszczów za bezumowne korzystanie z gruntu, pod którym przebiega linia gazociągu będącego własnością gminy Kleszczów, wnioskują, aby dalsze negocjacje z prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Gomunicach prowadził wójt gminy Kleszczów. Ja powiem tak, bo również państwo sołtysi są. Pierwsza cena, pierwsza kwota to była 300, druga 160, ale no i wójtowi nam wydaje się, że jest cena, kwota za duża i po prostu dalej mają negocjować. Co z tego wyjdzie, nie wiem. W każdym razie przekazane do realizacji. Rada Gminy zapoznała się z informacją na temat ilości przyjętych pacjentów w poszczególnych gabinetach stomatologicznych w gminie Kleszczów zgodnie z wnioskiem radnego rzecznika. Rada Gminy wnioskuje o podjęcie dyskusji na kolejnym posiedzeniu Komisji Rady oraz o przygotowanie bardziej szczegółowych informacji na temat zapisu umowy ze stomatologami. Znaczy, radni dostali materiały, ja bym tutaj, ponieważ to było już na koniec tamtej komisji, niestety motywacja do jakiejkolwiek pracy nad tym punktem była marna, więc wnioskuję, tutaj byśmy się spróbowali jeszcze raz ponownie nad tym tematem pochylić na następnym posiedzeniu komisji, czy to spraw społecznych, czy wspólnym. Czy posiedzeniu wspólnym, no bo jak nie będzie posiedzenia, no to ile to będziemy czekać? A znaczy, ma również, ale to powiem później poza kamerą, bo nie wszystko muszę mówić do kamery. W każdym razie do komisji, to rozstrzygniemy to za chwilę, jak się... Znaczy, no bo, nie wiem, pan przewodniczący już opuścił wtedy salę obrad, pan Tadeusz to prowadził, praktycznie zapomniano o tym punkcie. I to na sam koniec to wszystko sprawiło, że... No, tak jak mówię, nikt, nie było żadnej dyskusji specjalnie na tym, więc cierpliwie poproszę, byśmy się poszygotowali do tego tematu. Jeszcze raz. Na następną komisję. Dobrze.
pani kierownik dzisiaj nie ma też tego. Dobrze, czyli do dalszych prac w komisji. Kto jest za takim rozwiązaniem? Proszę. Dziękuję. Następna Rada Gminy zapoznała się z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w sprawie udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych dnia 29.2.14. Rada Gminy przyjęła wysłaną przez przewodniczącego Rady Gminy odpowiedź na wyżej wymieniony wniosek. Widzi pan, jest napisane, że jest ten wniosek, wszystko tak, nie ma nic ukrywania. Przekazane do realizacji. Rada Gminy zapoznała się z pismami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, stanowiącymi odpowiedź na zamianę przewodniczącego Rady Gminy o naruszeniu prawa odnośnie udostępnienia dokumentów w Urzędzie Gminy w Kleszczowie. Przekazane do realizacji. I to jest tyle. Ja tu jeszcze chciałbym tak w kwestii formalnej, bo umknęło, nie zrozumiałem dokładnie, jak było to głosowanie nad decyzją w sprawie zarządu fundacji. I tam byłem za, chciałbym zmienić na przeciw. Ale już nie można. Już nie. Nie. Już nie można. No to tylko tyle do wiadomości powiem. Nie, nie, nie można. Głosowanie się skończyło. Tak. To sobie w radzie. Znaczy, tyle szczęście, że mój głos... Nieopatrznie naraził się pan swoim wyborcom. Nie, nie sądzę. Mój głos i tak nie przeważa, także... Tragedii. Dobrze. Teraz interpelacje i zapytania radnych, ale nie możesz... Panie Olu, poproszę te listy jeszcze. Te co przyszło to. Przyszło pismo z Archiwum Państwowego odnośnie... pisałem pismo odnośnie, żeby sprawdzili, czy wydanie dokumentów w obcej firmie było zgodne z prawem i... Przewodniczący, w sprawach formalnych znowuż. Z jakiej daty jest to pismo? Zaraz panu powiem. Dzisiaj chyba. 18.06. Świeżo. To ja wnioskuję tutaj o przerwę, żeby nam to pismo dostarczono. Ale ja je odczytam, bo one. Chyba, że pan odczyta. Ja je odczytam, bo jest ważne. I proszę pana, pisze Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2012 w związku ze skargą przewodniczącego Rady Gminy w Kleszczowie dotyczącą wydania przez wójta gminy Kleszcz dokumentacji z osobą trzecim informuje. Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w związku z zaistniałą sytuacją podjął decyzję o przeprowadzeniu w trybie przyspieszonej kontroli Urzędu Gminy w Kleszczowie. W trakcie kontroli, która odbyła się 28 maja 2014, ustalono, że przedmiotowa dokumentacja została protokolarnie wypożyczona Instytutowi Badań Inżynierskich Labor Aquila spółka z o.o. w celu uzyskania na niezależnej ekspertyzy dotyczącej inwestycji pod nazwą budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa etap trzeci. Część dokumentacji została udostępniona w wyżej wymienionej instytucji w formie kopii. Natomiast kopie tych dokumentów, które wymagały przedstawienia do ekspertyzy formy oryginału, zostały pozostawione w Urzędzie Gminy, co skutecznie zabezpieczyło całość przed ewentualną integracją w treść. Kontrola stwierdziła ponadto, że przedmiotowa dokumentacja została zwrócona w stanie nienaruszonym bez znamion wspomnianej integracji, ingerencji, co sugerowała skarga. Archiwum Państwowe Piotrkowie Trybunalskie informuje ponadto, że wypożyczenie dokumentacji poza jednostką organizacyjną nie jest zabronione przepisami prawa. Wypożyczający jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania dokumentacji oraz przekazania jej protokołem bądź spisem znawczo-odbiorczym, czego w tym przypadku dopilnowano. Podsumowując, rozpatrzenie przedmiotowej skargi stwierdza się już z punktu widzenia zasad i przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Dokumentacja została właściwie zabezpieczona, wypożyczona z zachowaniem procedur oraz zwrócona w stanie nienaruszonym, co oznacza, że brak jest znamion do narażenia dokumentacji na utratę, zniszczenie bądź sfałszowanie. W załączeniu znajdują się dodatkowe wyjaśnienia w sprawie, które złożył wójt na żądanie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Jedno mi się tutaj z tym nie zgadza, bo ta kontrola odbyła się, szanowni państwo, 28 maja, a my mieliśmy 14. Przyszły dokumenty i co tutaj pisze, zauważcie, w formie kopii, co jest nieprawdą. Bo dokumenty, jest to nagranie z protokół, sprawdzałem. Dokumenty zostały wydane w oryginałach. Ale tam jest napisane w oryginałach też. My musimy to sprawdzić. Jest w oryginałach i część w kopiach przewodniczący zgodnie z protokołem. Tam tak pisze. Ale nie, nie. W formie kopii, natomiast kopie tych dokumentów, które wymagały przedstawienia do ekspertyzy w formie oryginału, zostały przedstawione. Kopie. Nie, nie. Panie Przewodniczący, czy też trzeba tak nie, kopie te dokumenty, które w oryginałach zostały oryginały, natomiast kopie tych oryginałów, które zostały wydane temu wykonawcy zlecenia gminy,
są również w kopiach załączonych do wniosku o płatności, czy to w ogóle do tego projektu, w którym występowała gmina do Urzędu Marszałkowskiego. Także tutaj nie ma wątpliwości, że mówiło się o oryginałach dokumentów, czyli te części, które poszły w oryginałach, miały również swoje kopie we wniosku do... Ale panie sekretarzu, ja mimo to się będę opierał i musimy to jeszcze dalej sprawdzić, bo tutaj mieliśmy powiedziane, że przyjdą te dokumenty w czerwcu, tak? Wyraźnie, tutaj pan kierownik powiedział, myśmy zażądali dokumentu. A dlaczego dokumenty znalazły się raptem za tydzień, już były z powrotem w urzędzie, bo za tydzień miałem, bo ja to pismo pisałem tydzień po sesji. Za tydzień miałem, nawet nie było tygodnia, chyba 6 dni, miałem dyżur i już dokumenty wróciły. A tak to miałem wrócić dopiero za miesiąc. Panie przewodniczący, jeśli wolno, nie dopatrywać się warto tutaj jakichś dziwnych rzeczy, bo umowa zlecenie dla tego instytutu opiewała czas, w którym instytut musi się zmieścić z wykonaniem ekspertyzy. Jeżeli te dokumenty zależało nam, żeby spłynęły jak najszybciej, to zaraz po wykonaniu, jak pan przewodniczący nam widzi, są dwa terminy oddania. Tę część, którą zrealizowano, natychmiast przekazano, a następną część, jak zrealizowano dane źródłowe do ekspertyzy, znowu przekazano i odebrano je zgodnie ze sztuką. No nie wiem, czy tak było, ale mówię, ja... Kontrola była tak, jak zapowiadałem poprzednio państwu, przez dwóch pracowników archiwum państwowego i ustalenia są takie, jakie państwo poznali. Nie tak to było, panie sekretarzu, no ale przecież jest tutaj 14 czy 13 osób z Rady Gminy, bo nie ma jednego, więc jest 13 osób i naprawdę tu nas przekonywano, my... Bo z czego to wynikło? No myśmy zawarli, proszę pokazać dokumenty, nie? I co pan kierownik powiedział? No niech tu z latych sobie przypomni. Że oryginały zostały wydane i że jak tylko wrócą, zostaną przekazane. Pan powiedział, proszę pana, coś jeszcze nie. Jeżeli były wydane w oryginałach, to mogła, ja nie mówię, że nastąpiła, broń Boże, mogła nastąpić taka rzecz. Z chwilą, gdy myśmy zawołali i wiedzieli, że będzie kontrol, to dokumenty przywieziono szybciutko, te z oryginałami. Zrobiono kopię i zapisano, ale były wydane oryginały. To powiedział tu kierownik. Ale nie, tutaj proszę panie przewodniczący. Nikt nie zaprzecza, że oryginały były również wydane temu instytutowi. Przecież nikt nie zaprzecza, ani ja, ani nikt, ani też ustalenia kontroli nie są inne w tym względzie. Oryginały zostały wydane, a te dokumenty, które zostały oryginały wydane, zostały skopiowane i kopie wtedy pozostawiono. I ale dlatego tam pisze w kontroli. Proszę Państwa, zechcieliście Państwo uwzględnić to, że to była inwestycja unijna. I no dlatego są równolegle występujące dokumenty z samej inwestycji, czyli te wynikające z prawa budowlanego i te wynikające z ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, czyli tam, gdzie się staramy o pieniądze. I cała dokumentacja, która jest związana ze staraniem się o pieniądze na projekt, jest prowadzona przez referat ORG, imiennie powiem przez panią Anię Borowik. I ona musi mieć skompletowany właśnie kserokopię dokumentów, takie, żeby na przykład w trakcie kontroli można było, a przecież tych kontroli było kilka, żeby można było udostępnić te materiały, które są kompletne i komplementarne, że tak powiem, do dokumentacji budowlanej dla inspektorów Urzędu Marszałkowskiego. Także to nie jest tak. One po prostu istnieją. Poza tym to, co mówiliśmy od razu wtedy też. Dokumentacja istnieje jako drugi egzemplarz w nadzorze budowlanym. Nie, no to o tym wiedzieliśmy, panie sekretarzu. To każdy wie, bo nawet ja to mówiłem i któryś z radnych mówił, że dokumenty wykonuje się w 3 czy 4 egzemplarzach i każdy z nich jest oryginałem, nie? I wiadomo, jeden ma inwestor, drugi ma nadzór, tam gdzieś jeszcze idą. Wiadomo, że żaden dokument nie jest w jednym egzemplarzu wykonywany, bo mi się nie tak. Ja mam teraz, jeżeli jest to, przyjmijmy, że jest to ok. Mam zasadnicze pytanie do pana sekretarza. Czy wszystkie dokumenty związane z tym są teraz w posiadaniu Urzędu Gminy? Tak jest. Dobrze, dziękuję. Nie będziemy dalej z tym się zajmować. O, i szkoda czasu. Proszę to tylko sobie tam gdzieś pani ją ulokować. Tylko pan przewodniczący pozwoli taki informacji, nie powiedziałem, że ta ekspertyza jest zrobiona i oczywiście ona będzie służyła teraz no, ciągle jakiemuś tam sporowi, tak nazwijmy, z Urzędem Marszałkowskim. No, trzeba pieniędzy na to właśnie. Przekazaliśmy ją i no i zobaczymy, jakie będą efekty tych dalszych działań.
Jaka opinia była odnośnie, czy jak, to, na ile pokrywała się z opinią wydaną przez... Jeśli mógłbym odpowiedzieć, to powiedziałem tak, no ekspertyza jest fachowa, prawda, czyli z wykresów, rysunków i tak dalej. Natomiast jedno mógłbym powiedzieć takie uogólnienie, że no, nie podziela się tam tych ustaleń Urzędu Mariusza Rokoskiego, wskazując na niewłaściwość rozmaitych metod co do pobrania próbek, co do sposobu mierzenia. Pokazuje się wpływ na przykład na warstwę ścieralną ilości pyłów, jakie są w tym otoczeniu, chociażby z wykopu. Także ogólnie ekspertyza no, ma walor taki, że daje podstawy do sporów dalszych. Są pytania jeszcze odnośnie tego? Teraz interpelacja i zapytania radnych. Proszę bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam pytanie odnośnie przejazdu autobusów, bo ten problem poruszałem kilkakrotnie, a tu koleżanka się wywołała ten temat jeszcze raz. Zgłaszałem trzykrotnie wniosek o zmianę trasy autobusu przez Kolonię Szczanowice. Tych, które tam przed południem jedzie do Bełchatowa, wraca po 12, następnie po południu wraca o 16. Żeby trasa również uwzględniała Kolonię Szczanowice. Dziwnym trafem, no właśnie dziwię, dlaczego do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi. Jakby ta sprawa nie była, a jak powiadam, co najmniej dwa albo trzy razy składałem wniosek, jak Państwo, Szanowni Radni, tutaj pamiętają zapewne. Problem był kilkakrotnie nurtowany, tutaj omawiany, a kto mi odpowie, nie widzę się Pani tutaj kierownik, także myślę, że... Jeżeli nie, kierownika odpowiada sekretarz. Że nie uzyskam informacji, tak? Ale przynajmniej bym prosił, żeby w protokole to zaznaczyć i tą informację no, w najbliższym... Czasie mi tu przekazać. Panie sekretarzu, jak wie pan coś, to proszę. Jak nie, no to będę czekał. Zostanę nie udzielone pisemnie przez panią kierownicę. Proszę. Proszę. Ja tutaj na początku roku wspominałem kiedyś o potrzebie rozpoznania możliwości oczujnikowania gminy w sposób niezależny od czujników chociażby koncernu obok odnośnie tąpnięć sejsmicznych. I czy udało się zebrać jakieś odpowiedzi z firm, które świadczą takie usługi? A jeśli nie, to jak ta sprawa wygląda? Szanowni Państwo, wystąpiłem drogą elektroniczną z zapytaniami co do możliwości wykonania takiej usługi, no, zapewne długoterminowej. Znalazłem potencjalne oferty pięciu, jeżeli dobrze pamiętam, firm. Nie pamiętam, kiedy to mogło być, no jakiś czas dobry temu. Po wysłaniu takich wstępnych zapytań przedstawiciel jednej tylko firmy odezwał się telefonicznie. Troszeczkę porozmawialiśmy o tym zakresie usług, który by nas interesował i miał po tej rozmowie przesłać taką już skrojoną na te nasze potrzeby ofertę. Też minęło troszeczkę czasu, do tej pory nic nie mam. Także no nie wiem, czy akurat to nie jest taki łakomy konsept dla tych firm, czy... No, ale jakoś no nie widać takiego zaangażowania, tak, potencjalnych wykonawców. To jeśli można, miałbym prośbę, żeby może spróbować jeszcze raz napisać do nich, przypomnieć się i jak znowu nic nie odpiszą, no to nie wiem. Ktoś nie chce zlecenia przyjąć, zarobić, dziwna sprawa, no ale to na to nie mamy rady. Proszę. Proszę Państwa, pan radny Misiak kilkakrotnie występował w sprawie instalacji ogromowych na budynkach i możliwości wsparcia właścicieli nieruchomości. No, odpowiedź była ciągle taka, że nie ma takiej możliwości notowania jak i OZE. Natomiast gdybyście Państwo chcieli wysłuchać kilkuminutowej takiej rozmowy z panem, który prezentuje takie urządzenia, które mogłyby w przestrzeni publicznej być montowane, a równocześnie osłaniać powiedzmy kilkaset metrów, kilka kilometrów kwadratowych powierzchni i tym samym tę funkcję jakby pośrednio spełnić, czyli nie na konkretnym domu, ale w danym obszarze, żeby ściągać instalacje. To pan jest gotowy do takiej krótkiej rozmowy. Ale teraz? Tak. A nie może poczekać na koniec sesji? Oczywiście, że bo ja mam, teraz muszę mieć kworum, a później tutaj dwóch, trzech radnych chcę wyjść. Te, czy Państwo będą mieli ich wolę? Zakończymy sesję i później rozmawiamy, dobrze? Pan wójt pokazywał na komisji, zresztą poprosiłem, żeby tego pana na sesję poprosiłem. No dobrze, ale mówię, zakończymy. Ale nie, wszystko jest zgodnie z planem. Proszę. Czy ktoś ma? Gdzieś. No?
punkcie jesteśmy. Interpelacja i zapytania. Nie ma. Dobra, to następne. Bo nie ma tego pytań się. Wolne wnioski. Ja mam tutaj parę wniosków. Najpierw przyjmiemy te wnioski, a później indywidualne radne. Dobrze? Wniosek komisji na wspólnym posiedzeniu. Komisje wyraziły zgodę na nabycie do zasobów gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kleszczów od państwa E i S Pulwart. Chodzi o te tutaj tam ziemię. Po 20 zł za 1 metr kwadratowy. To jest zaproś. Jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Ja się wstrzymuję, bo to dobra. Następnie referat ochrony środowiska, wniosek o zajęcie stanowiska do urzędu. A to jest to samo, do tego, przepraszam. Następny jest w sprawie ścieżki rowerowej od altany ekologicznej w Uszczanowicach. Komisje wyraziły zgodę na rozszerzenie zakresu projektu oraz na wykup niezbędnych nieruchomości związanych z rozbudową. Kto jest za utrzymaniem wniosku? Dziękuję. W związku z planowanymi badaniami projektowymi dotyczącymi ścieżki rowerowej, to jest to. Wniosek następny, droga ulica Modrzewiowa. I powiem tak, tutaj bym najpierw przed... Zanim podejmiemy decyzję, jechałem tamtą drogą, tą ulicą, jechaliśmy z radnym Pacholikiem i zatrzymaliśmy się tam. Zwracam się tutaj do pana, bo jest jeden radny akurat, ale pani sołtys też nie ma z Legińska. Tam, gdzie proponujecie te przystanki, to jest nie wypał. Dlaczego nie wypał, panie przewodniczący? No te przystanki... To jest najlepsze miejsce w Legińsku, ewentualnie jeszcze tylko u sklepu. Przystanki wyjdą w polu, gdzie teraz jest w domu. Przy drodze. Przy drodze. Ale już... Ale no, ja mówię, ja nie chcę się dopierać, tylko czy nie lepiej by było, bo tam będzie ten parking, nie naprzeciwko pana Panie Przewodniczący, już panu mówię, że na parkingu nie może być żaden autobus. Ale nie, by zrobił taką wysepkę wchodzącą w parking. Nie można. Tak, nie można. No pewno, że nie można. Tam będzie duży ruch na przykład rodziców, dzieci po tym parkingu. Ale nie, niech pan patrzy, bo parking będzie samej, ja wiem, samej w miejscu. Ja wiem, ja byłem się pytałem w inwestycjach. No dobra, tak chcecie. Wszystko to... tak chcą i wiedzieli, że tak jest bezpiecznie. Ja jeszcze mam pytanie odnośnie tej inwestycji, czy tam będzie nawiązanie tej ulicy Modrzewiowej do obwodnicy też. Jest tak, w planach, tak? Połączenie, skrzyżowanie, tak. W tym roku już będzie budowa zaczęta. Skąd już? Powiem. Dobrze, jeżeli tak, bo jechaliśmy z Bohatowa razem i Jacek... Tak, panie przewodniczący. Dobra, wszystko. Nie ma sprawy. Komisje... Okaże się dopiero... Wyraziły zgodę na wykonanie wniosku. To jest za. Proszę bardzo, to jest za. Dziękuję. Bardzo dobrze. Następny wniosek dotyczy w sprawie utrzymania zmiany przeznaczenia działek w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów. Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Środowiska, Komisja Spraw Obywatelskich, po zapoznaniu się z wnioskiem Mirosława Misiaka, wyraziła zgodę na utrzymanie zmiany przeznaczenia działek nr 1343, 1341 w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów. Nie będę dyskutował na ten temat, to jest za przyjęciem wniosku, proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca, wniosek został przyjęty. No. Następny wniosek, jeśli chodzi o dożynki. Dożynki będą się w miejscowości Łęgińsko i będą w dniach 24.08.2014. 24 sierpnia. Jestem niezadowolony z tej rozwiązania. Proszę pana, wrócimy do pana punktu. Zobaczymy, czy on będzie zadowolony. Kto jest za? Może ktoś jest niezadowolony, no ale nie mamy takiego miejsca. Doszliśmy do jednego. Kto się wstrzymał? Jeden. Aha, bo chciał pan Antoniówce. Nie ma po prostu takiego tutaj miejsca, żeby to można było. No tak, nie przeszkadza. Następny wniosek w sprawie pomocy dotyczącej repatriacji rodziny z Kazachstanu. Komisje negatywnie zaopiniowały prośbę z uwagi na brak wolnych lokali mieszkaniowych. Proszę. Jeśli można. Proszę.
Nie będę komentował. Proszę Państwa, chciałbym może wrócić, bo może Pan Radny nie wie, ale chciałbym wrócić do historii naszego kraju. Już w XV wieku byliśmy na tyle liberalni i tolerancyjni, że przyjmowaliśmy wszystkich z zewnątrz, którzy byli prześladowani, czy to nacje, czy to jakieś religijne grupy, Żydzi, Niemcy, Tatarzy, z tego co wiem, Grecy, również ponad 200 lat temu moi przodkowie również przybyli tutaj na tę ziemię i też w pewnym sensie dlatego, że były tam jakieś religijne sprawy, które musieli opuścić teren Moraw. Dlatego, proszę Państwa, czy my jako naród, jako mieszkańcy możemy sobie pozwolić na to, żeby nie reagować na rodziny, które mają tradycję polskości, mają w swoich żyłach polską część polskiej krwi. I te osoby, te rodziny chcą wrócić na łono tej ziemi, na łono ziemi swych przodków. Ja myślę, że powinniśmy się do tego ustosunkować pozytywnie. Ja rozumiem, jak tutaj pan wójt mówi, czy pan kierownik, że nie mamy mieszkań, ale myślę, że no nie ma pana wójta, jest pan sekretarz. Myślę, że powinna ze strony wójta powinna być podjęta taka deklaracja, że jeśli będzie mieszkanie, to ta rodzina może być pewna, że tutaj do nas przyjdzie. Dlatego w tym kierunku. Ja rozumiem, że no nie możemy ich tutaj przyjąć do szkoły czy na ulicę, ale za ten rok czy pół roku to mieszkanie jakieś się dla nich powinno znaleźć i ta rodzina już teraz powinna być pewna, że my przyjmiemy ich tutaj. Dziękuję. Czy ktoś by jeszcze? Proszę. Ja bym się chciał tutaj przychylić do słów radnego Janczyka, chociaż może nie tak barwnie, jakbym to zrobił. Ale uważam, że dla chcącego nic trudnego i warto by w końcu przełamać tą sytuację, że gmina Kleszów jako jedyna przy ogromie swoich możliwości w regionie jakby nie stara się tutaj dawać przykładu i raz na jakiś czas jakiegoś rodaka repatriantów przyjąć do swojej społeczności. Jak się okazuje, wystąpić potrafią nagłe jakieś wypadki nieprzewidziane i mieszkanie się potrafi dla kogoś znaleźć. Już nie będę nazywał, to są dość niedawne wydarzenia. A tak jak tutaj jest potrzeba bardziej taka ludzka, to nie ma jakieś problemy, procedury. Więc przychylam się i byłbym za tym, żeby to przyjąć. A wiadomo, to właśnie tu chodzi też o tą świadomość tych ludzi, że mają zgodę daną, a być może no nie za miesiąc, może za pół roku będą mogli przyjechać. Jeśli się już ten lokal w końcu znajdzie i determinacja w poszukiwaniu tego lokalu. Przypominam, że komisje wszystkie negatywnie zaopiniowały. Wójt uzasadniał to dość silnie i głęboko, że nie ma mieszkań i on nie jest w stanie zaoferować mieszkań dla tej rodziny, dlatego między innymi były i różne inne aspekty jeszcze, ale głównym powodem stało się to, że tak zostało zaopiniowane czy negatywnie, że po prostu my nie mamy mieszkań. I dlatego pierwszy wniosek był wniosek z komisji, drugi pana Jęczyka, więc głosuję kolejno wnioski. Ale szkoda, że nie ma pana wójta, bo być może coś się zmieniło w tym zakresie, może przeanalizował. Nic się nie zmieniło, powiedział, zwalniał się. Wszystkie wnioski, które były, przejrzał, wszystko jest tak jak i musiał wyjechać, dlatego no po prostu no pojechał, musiałem go zwolnić, no, bo nie ma też obowiązku wójt przebywać na sesji do końca. To jest za przyjęcie wniosku komisji, czyli negatywnie zaopiniowały podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia. Proszę bardzo, to za utrzymanie wniosku, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciwny temu wnioskowi? Trzy. Kto się wstrzymał? Cztery. Czyli wniosek został podtrzymany, wniosek komisji. Do realizacji. Wniosek Komisji Rewizyjnej Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego konieczności zwiększenia dostawczości gazu dla stref przemysłowych. Komisje
pozna się z informacją, iż wyczerpują się możliwości techniczne poboru gazu dla pozostających zakładów na terenach stref przemysłowych Kleszczowie. Wnioskują, aby gmina Kleczów zgłosiła Polskiej Spółce Gazownictwa pilną potrzebę wybudowania przez PSG sieci gazowej o możliwościach dostarczania większej ilości gazu do stref przemysłowych. Komisja wnioskuje również o dążenie gminy Kleczów do odsprzedania posiadanej sieci gazowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa. Ja nie byłem na do końca. Ja byłem, bo rozmowy wcześniej były prowadzone, że gazociąg będzie prawdopodobnie sprzedawał do rozmowy, więc dlaczego ma gmina inwestować na tą chwilę? No to może być za 5-6 lat, nie wiem, jak wszystko w zależności jak firmy. Ale nie, to intryguje mnie tutaj druga część. Komisje wnioskują o odsprzedanie posiadanej sieci gazowej. Ja nie wnioskuję, nie, tylko takie rozmowy były. To nie to, że wnioskuję, tylko wcześniej to pamiętamy, że były. Ja umiem czytać, naprawdę. Komisje wnioskują również o dążenie gminy Kleczów do odsprzedania posiadanej sieci gazowej na rzecz polskiej. Zaraz. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to tylko poza terenem naszej gminy. Tam powinno być to zaraz. Nie tak, że linię mamy odsprzedać. No tak było, no, to, ale tak nie pisze. Ale wcześniej były takie rozmowy, że poza terenem gminy ma być sprzedane. Ale chodzi o przyłącze wybudowanie, tak jak, nie wiem, pan Robert mówił, drugiego pierścienia, czyli już by się to zaczynało nie na... Ja uważam, że w tym wniosku ten ostatni wers, czyli komisja wnioskuje o dążenie gminy Kleczów do odsprzedania polskiej sieci gazowej na rzecz polskiej spółki gazownictwa, należy nie przyjmować. Natomiast to całe z przodu o wybudowanie, tak. Czyli kto jest za tym, żeby odrzucić ten ostatni wers, który mówi o sprzedaży linii, bo to jest nieprecyzyjne, to trzeba dopracować, to nie tak się... Znaczy, zanim podejmiemy taką decyzję, tutaj wójt już wiele razy sygnalizował, że w związku z faktem, iż gmina jest właścicielem infrastruktury, nie tylko gazowej, ale też elektroenergetycznej i tak dalej, mogą czekać nas w przyszłości olbrzymie koszty. I moim zdaniem najpierw powinniśmy rozpocząć w końcu debatę jakąś na temat właśnie tych zagrożeń, jakie z tego tytułu płyną i dopiero podjąć decyzję. No mówię, to odłożyć, a jeśli chodzi o budowę tego nowego, no to niego nie budują. No. Przynajmniej nie będziemy im budować. Nie? To pierwsza część jest dobra. Nie? Bo pisze, komisja wnioskuje, aby gmina zgłosiła Polskiej Spółce Gazownictwa pilną potrzebę wybudowania. Odłóżmy ten punkt całkiem na rozwój samowicy. Panie przewodniczący, w tej chwili już gazu brakuje. No tak, ale żebyśmy sobie w kolano jeszcze. No ale mówię, no to w tej pierwszej tylko ten ostatnią rzecz odrzucić. Bo mówiąc mu o sprzedaży. Znaczy tutaj podczas komisji też było powiedziane, że gmina jakby tutaj nie jest za bardzo stroną. Tutaj jeśli chodzi o polskie sieci gazowe, to firmy, które chcą tutaj wybudować się, one muszą wystąpić z wnioskami o przyłączenie. Więc to bardziej firmy powinny wystąpić z wnioskami. To jest w symbiozie, bo idzie po naszym terenie i tak dalej. Jeżeli firma miała przyłączenie, to my musimy wyrazić zgodę na oddanie gruntu pod ten rurociąg i tak dalej, i tak dalej. Więc wystąpienie gminy jako gminy, żeby wybudowali, bo nam jest potrzebne, nie stoi na przeszkodzie. Jest bardzo dobrym wyciągnięciem. Pisanie dla pisania. Pomaga to może w jakimś aspekcie firmie również, że ma jakieś podłoże, że gmina również jest za tym. Nie? Chodzi o to, że czyli ja mówię, ten ostatni wers wykreślamy, to jest za takim rozstrzygnięciem, proszę. I teraz kto się wstrzymał? Dwie osoby, a teraz za tym pierwszym głosujemy za, żeby, która dotyczy wybudowania tej linii przez tamtych. Proszę bardzo. Ten, tak? I tu jest wszystko jednogłośnie, tak? Tak, panie radny? No. Czyli to, czy pani Olu trzeba... Ale to jest... Tak, to zostaje, tylko że... Nie, to trzeba przedyskutować. Natomiast mówię, tu bym poparł wniosek, że zorganizować taką dyskusję nad tym, bo jeżeli tutaj jest powiedziane, że już brakuje nam gazu dla strefy i jak firmy będą występować o wniosek, to nagle okaże się, że gazownia powie, nie ma możliwości dostarczenia wam gazu. I mówię, to prace, mówię, rozmowy i prace na temat drugiego zasilania powinniśmy podjąć jak najszybciej. No ale to jest w tym pierwszym sformułowaniu.
to to przyjęliśmy na tak. Pan ma na myśli, że z ramienia gminy, tak? Czy jak będzie taka potrzeba? Jeszcze takie wnioski, które tutaj przyjęliśmy i są po prostu do realizacji przesłane do pana wójta, ale ja postaram się tutaj precyzyjnie odczytać. W związku z propozycją Fundacji Rozwoju Gminy Kleszów o wprowadzenie lotniska miejscowości Bogumiłów i Kamień do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszów, komisje wnioskują do Fundacji Rozwoju Gminy Kleszów o podanie bliższych informacji na temat koncepcji budowy i funkcjonowania lotniska. Dwa, komisje wnioskują o współdziałanie Urzędu Kleszczowie z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów w kwestii uzgadniania szczegółów dotyczących z gminami sąsiednimi wprowadzenie lotniska do studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów w miejscowości Bogumiłów i Kamień. Punkt 3. Członek komisji Dariusz Bujat zgłosił wniosek o przycięcie konarów drzew przy posesji państwa płomińskich. Punkt 4. Członek komisji Halina Zagórska zgłosiła wniosek o uzupełnienie brakujących studzianek ściekowych w miejscowości Bogumiłów. Te 2, 3, 4 są, wiadomo, są więcej niż pewne, natomiast 1, 2, jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, to jeszcze dwa zdania ktoś może. Nie ma, czyli głosuję razem, te 4 punkty, to jest za przyjęciem tych wniosków, proszę. Dziękuję, jednogłośnie jest za. Z powiatu przyszło pismo odnośnie w związku z artykułem 455 ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks Wyborczy przekazuję uchwałę Rady Powiatu Bełchatowy z dnia 11 czerwca 2016 w sprawie podziału powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze do ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. No jak mówię, nie, teraz do nowych, a to co wybory są to. 16. To, co państwo przygotowywali opinię do założeń, do podziału na rynku, to teraz już jest... Także aby się ktoś rzeczowo, to proszę do tego rady. Renata Szymczyk, Żłobnica. Proszę o przyznanie motywacyjnego stypendium sportowego mojemu synowi Mateuszowi Szymczakowi, uczniowi klasy zawodników klubu MDKS w roku szkolnym. Ukończył w zawodach pływackich, uczestniczył w zawodach rangi wojewódzkie i ogólnopolskie. Nasza prośba jest związana z tym, że obowiązujący organ przyznawania stypendiów motywacyjnych nie przedłuża dnia uczniów klas 1-3. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby, gdyż mam nadzieję, że w przyszłości syn będzie w dalszym ciągu godnie reprezentował naszą gminę w zawodach sportowych. No niestety my mamy regulamin, który nas obowiązuje. Ja do komisji, do komisji stypendialnej to pismo skierować. To jest mój wniosek. Bo ja również do tego państwa dostałem tutaj wszystkich wykaz zawodów tego chłopca. Ja myślę, że powinniśmy się, proszę państwa, nad tym zastanowić, bo do tej pory no, uważamy, że 1-3 to za mali są. No bo za mali. Ale ci uczniowie, ci uczennicy, oni jednak startują w różnych zawodach i wojewódzkich, i ogólnopolskich również. I powinniśmy się nad tym zastanowić i jakieś tam stypendia im również przyznawać. Ale tu regulamin trzeba było. No ale to trzeba zmienić regulamin. Dobrze, dziękuję panie radny. Według obowiązującego regulaminu nie możemy tego przyznać, ale na pismo musimy odpowiedzieć, więc pismo musi być skierowane do komisji stypendialnej. I wtedy ewentualna odpowiedź. To jest za takim rozstrzygnięciem. Proszę. Dziękuję jednogłośnie za. To ja mam wszystko. Jeżeli państwo macie jakieś wnioski, to proszę. Ja chciałem, że tak powiem, na papierosie z sołtysem z Dębiny mówi, że te, kiedyś był temat poruszany skrobania tych asfaltów i wykorzystywanie tego gruszcu. I to jest składowane prawdopodobnie, nie wiem, u pana Pacaka gdzieś tam na tym, no jako mieszkańcy nie mogą tego wykorzystać, nie ma pana Roberta i
Szkoda, mówi tam jakaś droga, bo ja na Dębinie nie wiem, ale żeby to wykorzystać po prostu na załatanie tych dziur, jakaś boczna droga na Dębinie. Tutaj jest następna droga, która jest od Sosnowej w kierunku Warszawki, tam też już taka polna, która też można by to wykorzystać. I jeszcze jeden wniosek, że tak powiem, już zgłaszałem, dokończenie tych kawałków wjazdu z Głównej na Słoneczną. No, to już trwa tyle czasu i po raz kolejny wniosek składam, tam przy studzience już dziury się porobiły. Nic się w tej kwestii nie dzieje chyba, nie wiem, od pół roku jak skończyła nawet firma, oddała tą drogę na Słoneczną, także nic się to nie dzieje. To jest za przyjęcie wniosku, proszę. Tylko ja bym chciał taki wniosek zgłaszać, żeby na całej gminie, począwszy od Wolicy oczywiście, bo to mój wniosek, ale w całej gminie, na całej gminie zostały odnowione tablice ogłoszeniowe, to konkretnie pomalowane, gdzie są podzewiałe, umyte te szyby, tam są różne naklejki, nie naklejki, bo ludzie tam w różny sposób na to tam przyczepiają. Dwa, wyposażone, żeby zostały te tablice w magnesy, bo tam były magnesy, tylko no nie wiem gdzie są i dlatego ludzie kleją. Tam powinny być magnesy, kartka, bo tam jest stalowa blacha, a to jest za szybą i to się ładnie wtedy trzyma. I słupy ogłoszeniowe również, żeby były wyczyszczone, wyskrobane, doprowadzone do kultury, bo to co teraz jest, to jest po prostu, no, żal na to patrzeć. Obsmarowane, upaprane, oklejone, porozrywane wszystko, także zlecenie, nie wiem, czy do zakładu komunalnego, czy gdzieś. U nas są wyszczone. Proszę takie pismo, składam taki wniosek. Dobrze, pismo piszem. Śluby ogłoszeniowe są na bieżąco czyszczone, ale to nikt nie nadąża na tym. Przychodzi sobota, odjeżdża samochód, jeden, drugi, kleją jak małpy w koło i tak jest każdy słup wyglądany. Tu to by trzeba, nie wiem, od ręki zatrudnić do każdego słupa po pierwsze osobę ekstra i w poniedziałek, bo to się nie da utrzymać. Ja na bieżąco się tym zajmuję, jest pewna grupa ludzi wyznaczona do czyszczenia, na bieżąco są oklejane. Nie wiem, jakie stanowisko można do tego. To. Wszystko gra, ale proszę pana, ja wszystko gram. Tylko po to są i się by nie zrywa, ale się jedzie z wodą, ze szpachelką czy z jakąś chemią i się to zczyszcza. Wszędzie są. Tylko niech pan zobaczy, jak to wygląda. Najgorsze są tablice. Tablice też są od oklejania. Tak, tablicami zajmują się sołtysi. Sołtysi się zajmują. No to teraz. No ale jak sołtys mają wyczyścić? Tak, to samym umieszczaniem tam, jeszcze mi tak. Nie, nie tylko sołtysi, bo tylko sołtysi, niech pan tak nie mówi. Bo przychodzi pani z Domu Kultury, proszę powiesić ten. Dostaje klucz, otwiera i wiesza. Przyjeżdża weterynarz na przykład szczepić psy, też chce powiesić. Od tego ta tablica jest. Ale by nie tylko weterynarz to robi na tym biznes, to nie w Warszawce kurendę. Ale jak on nie ma to ten. Jak sprawy on nie gminne ma... na tablicy sołtysa są sprawy gminne i z Domu Kultury i coś. No i co? Wie przykleją, ewentualnie ktoś na... No bo ja bym klucza komuś po stronę, bo sobie chcę plakat powiesić, ja mu nie dam. No ale to właśnie wiesz wtedy... No jak powiesi na wierzchu, to ja to zerwę. No, ale ślad zostaje i dlatego są umazane od tego i trzeba to odnowić, no bo ludzie, no przecież... Nie. Ale to są... Poczeka pan, pan przewodniczący, rozumiem, ma uwagi do działalności sołtysa. Nie, ja wie pan, ja nawet nie wiedziałem, że to ich jest zadanie. Ja mało tego, do zakładu komunalnego jeszcze mam. Do zakładu, tak. Do zakładu, tak. Bo słupy wyglądają żołośnie. I dobrze. A kto ma codziennie czyścić te słupy właśnie? Zadam panu pytanie, czy w Kleszczowie jest bezrobocie, czy nie ma? No dobrze, ale te słupy nie są. To sobie zarobicie, czterech i będą mieć. Może pan trafił na jakiś słup wyjątkowo oklejony, ale to nie jest norma dla całej gminy. Że one są Bóg wie jak zaklejone i nie wiem, warstwa 10-centymetrowa jest plakatów na nich wisi. Tak nie ma. A teraz jeszcze, szanowni państwo, zaraz jesienią nas czeka kampania wyborcza, tak. Że i tak one będą za chwilę... Ale są wyczyszczone. Dobrze. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wnioski? Nie ma. Ja bym prosił o przyspieszenie prac nad oświetleniem na tym nowym placu zabaw. Oświetlenie jest zamontowane, tylko ja dzisiaj nawet u kierownika byłem, tam mają to przyspieszyć. Lampy stoją, a nie świecą. No jest obawa, że w nocy... Żarówki są. A
Ale co? Nie ma to wątpliwości. Ale długi dzień jest, to później w cisza nożna. Tak, do 22. Ja bym miał wniosek tutaj, aby pan przewodniczący jednak przychylił się do tego, by przed sesją, tak jak na 7 dni dostajemy materiały, zawarł się, tak jak wójt daje sprawozdanie z działalności wójta, również żeby pojawiło się zestawienie pism, jakie wpłynęły czy to do przewodniczącego, czy do Rady Gminy, bo to jest równoznaczne ze sobą. Zestawienie. Nie mówię kopię tych pism, ale zestawienie. No, to nie jest nic trudnego. To jest nawet pochwalana praktyka przez specjalistów, więc i rozwiążę. A już ten termin, od te 7 dni do sesji, to już mogę się z panem przewodniczącym zgodzić, że to już sobie przyjdę, czy to przed sesją, czy i się zapytam, czy coś w tym trakcie nie przyszło, to już moją będzie to inicjatywa. No, możemy przyjechać, ale nawet wójt pisze sprawozdanie, a później tak pisze, że od tego dopiero dokłada na sesję. No dokładnie. Bo też nie jest w stanie tego zrobić. No, ja do tego nie mam pretensji. Ja mówię do tych, za ten okres od sesji do 7 dni przed następną sesją. Panie radny, jeszcze raz powtarzam, nie jest tutaj w niczyim interesie, żeby coś utajniać. Naprawdę niech pan wierzy. Ja tego nie twierdzę. Były tutaj różne opcje rządziły, czy organizacje polityczne, jak ich zwał, tak ich zwał, nie? Ale nigdy nie było takiego problemu, jak pan tutaj mówi. I nie widzę, żeby tu ktoś miał taki problem. Jeżeli mamy być obiektywni, jeżeli to ma być takie naprawdę realne, realistyczny świat, to powiem panu, że radnego obowiązkiem jest tutaj przyjść, zapoznać się, jeżeli nie ma dokumentów i tak dalej. Ale przecież ja chcę to zrobić, tylko chcę mieć najpierw to zestawienie, wybiorę sobie z niego, które dokumenty, o ten mnie interesuje i przychodzę i się zapoznaję. Ja nie mówię o dokumentach, ja mówię o zestawieniu. Kartka A4, żeby się znalazła w tych wszystkich dokumentach, projektach uchwał i tak dalej. I jest, nie wiem, 10 punktów, bo 10 pism wpłynęło. Wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji dotyczące sprawy DPS. Dalej, wpłynęło takie pismo. Ja to już wiem i wtedy sobie wybiorę, czy przyjść się zainteresować, czy nie. I to naprawdę nie jest jakiś ekstrawagancki pomysł, tylko usprawniający pracę radnych. Nie jest. To w niczym nie usprawnia. Bo jeśli założyć, że radny ma lepiej nie mieć zaprzątanej głowy niczym, niech sobie nic nie robi między sesjami, to tak. Ale ja jestem zdania, że chcę się interesować sprawami i chcę o nich wiedzieć. Jak przychodzą do Rady Gminy zaadresowane wnioski, znaczy dokumenty, to takie zestawienie jest jak najbardziej wspaniałym, dobrym narzędziem, żeby radnych o tym poinformować. I tyle. Już nawet nie mówię, żeby dzwaniać każdorazowo, jak ktoś przyjdzie, bo może to zbyt zbyt pracochłonne. Ale ja muszę się z tym nie poddam tego pod głosowanie, bo ja muszę się zorientować, czy się to praktykuje w innych gminach, czy nie, bo nigdzie tak nie ma. Czy to trzeba, czy nie trzeba, jak to pan tu obraża jeszcze dodatkową korespondencję, my mamy wysyłać. Wy dostajecie materiały. I na tym się bazowało cały czas i tam jest wszędzie. Pytałem, czy to jest w powiecie, bo byłem kilka razy na sesji w powiecie, obojętnie gdzie, dosłownie wygląda wszystko identycznie tak jak u nas. Tego nie wiem, bo ja się nie pytałem. No to proszę sobie iść na sesję, dam panu zaproszenie, jak przyjdzie na sesję powiatową. Czeka gość. No właśnie, dlatego ja muszę to sprawdzić i ewentualnie na następnej sesji porozmawiamy na ten temat jeszcze. Bo widzę, że to nabiera obłędu. Jeszcze pani kierownik. Dobrze, dziękuję. Proszę. Pani Proszę. Chciałam tylko radnym przypomnieć, że według ustawy o samorządzie gminnym na koniec kadencji należy złożyć oświadczenie. To oświadczenie ma być złożone na 2 miesiące od kadencji, tak, od rozpoczęcia kadencji. Od zakończenia. Tak, na 2 miesiące. Czyli do 16 września. Ja tego nie powiedziałam. No bo tu ktoś mówi, że 16 listopada są wybory. Pan, nie, ktoś mówi. Tak, ale to nie od wyborów się liczy. Tylko to się liczy od kiedy pan, od kiedy kadencja jest, czyli od poprzednich wyborów, więc to wychodzi inny dzień. Ja przypomnę jeszcze. Czy we wrześniu to będzie? We wrześniu tylko na maszynę. Na luźnie. Dziękuję. Zamknij sesję. Czyli wszystko, tak? Tak. Dziękuję, zamykam dzisiejszą sesję Rady Gminy Kleszczów. Proszę wyłączyć.